37 i 34. 37 Antonio Kiso z Francji, a numer 34 Bułgar Aleksander Atanasow. No i już próbuje tymi kopnięciami straszyć Bułgar. No Bułgara widzieliśmy, że on wykazywał się tą siłą taką fizyczną ciosów uderzanych na tułów w eliminacjach. No zresztą z tego co pamiętam, to tam kontuzja też Atanasowa, jeżeli no chodzi była, o nos. Bo, no stał, akurat ta, dostał o nos, ale w tej chwili już widać, że już doszedł do siebie. No okrutny jest w tych technikach niskich, próbuje podcięć. No, wspominaliśmy o tej takiej sile, jaka przemawia przez Atanasowa. No widać, że przeciwnik no próbuje coś robić, no ale niestety nie może przełamać tej fizyczności, tej siły potężnej Bułgara. Bułgar cios za ciosem, blok. No ale straszy, straszy no, bardzo. Straszy, no ale nic się, na razie nic z tego. No ale widać, że z taką złą intencją wchodzi na matę Atanasow, żeby tutaj po prostu rywala... No, troszeczkę takiej zepsutej krwi się tutaj pojawiło. Zajechać no. Właśnie tą tak. Swoją siłą. Myślę, że jednak to, że w eliminacjach gdzieś tam po nosie oberwał, to wpłynęło na to, że teraz nie chce oddać. Nie chce pozostawić złudzeń co do... Znalazł się na macie. W wyniku pojedynku. Tak, to przypadkowe. Wrócił, ale to technika, próba techniki spadającej kakato, nieudana. Zawodnik z numerem 37, Francuz. Antonio Tiso, jak myślę. Tiso, tak. Co tam się dzieje? Antoni Tiso. No Bułgar tu nie pozostawia złudzeń. Antoni się próbuje odgryzać, schodzić w lewo, w prawo. Jakbym wyrokował tutaj przewagę całą i impet, i siłę po stronie Bułgara i myślę, że to będzie ocenione na jego korzyść. A jednak niekoniecznie. Niekoniecznie. No jednak niekoniecznie jeden sędzia był niezdecydowany. Jeden dał punkt dla Francuza, pozostałych dwóch. Dla Atanasowa, Aleksandra Atanasowa.